Dzień dobry. Dzisiaj nie będzie dzień dobry. Jak zwykle moje dzień dobry. Nie, dzisiaj nie będzie dzień dobry, bo nie ma powodów do radości, moi drodzy. Nagrywam krótki, niespodziewany zupełnie film, dlatego jestem nieogolony i nieuczesany, ale vlog jak najbardziej musi powstać, bo jest co komentować, a mianowicie płonie katedra w Paryżu, katedra Notre Dame. Symbol chrześcijańskiej Francji, symbol chrześcijańskiej Europy. Kościół z niesamowitą historią. No i symbol. Symbol. Ja jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia z tego pożaru, to absolutnie abstrahując od tego, jakie są komentarze medialne, że to wypadek przy jakimś remoncie, że coś się tam zapaliło, bo remontowali, jakaś iskra, coś, zaraz o tym powiem. Pierwsza myśl, która przyszła mi na widok, takie zdjęcie było dosyć, w ogóle jest dramatyczne, to zdjęcie było bardzo dramatyczne, te kłęby dymu i takie wielkie płomienie ognia nad Paryżem i ta katedra płonąca. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to było: o, to właśnie symbolicznie widzimy podkreślenie upadku Francji. I właśnie widzimy symbolicznie upadek chrześcijaństwa w Europie. Takie były moje myśli. Nie wiem, ja słynę z tego, że ja dramatyzuję. Aczkolwiek dosyć często na przestrzeni ostatnich lat, a prowadzę przecież ten kanał już prawie 4 lata, już czy ponad, a zacząłem właśnie o kanał prowadzić w związku z tematyką inwazji nachodźców, czyli uchodźców, podboju i kolonizacji Europy, niszczenia chrześcijańskich wartości, niszczenia historii, kultury i spuścizny europejskiej, podmiany etnicznej, bo tego dotyczył mój kanał na samym początku, potem oczywiście tematy się różne pojawiły, ale teraz jakby zatoczyliśmy koło w tym moim gadaniu i wracamy do tego punktu wejścia, czyli punktu początku, który był właśnie taki. Wiele razy w filmach mówiłem dosyć dramatycznie i opowiadałem o tym, że ja widzę, bo trudno nie widzieć, jeżeli ma się umysł analityczny, obserwuje się otoczenie, obserwuje się świat, obserwuje się wydarzenia i zna się historię, to trudno nie widzieć, że to jest początek końca. Właściwie to jest początek końca końca. Sarkastycznie trochę, ale mówiłem o tym, że doniesienia medialne mówią, że katedra w Paryżu płonie, pożar jest wywołany pracami remontowymi, które były prowadzone wewnątrz i nieostrożnością jednego z robotników, co jest dobrym wytłumaczeniem. I wiele razy takie wytłumaczenia, że jakiś kościół się pospalił, bo robiono akurat remont. Ja bym w to uwierzył, gdybym nie był Jakubowskim, czyli sobą, i uwierzyłbym w to, gdyby nie statystyki. Ponieważ od 2016 roku już policja prowadzi takie statystyki we Francji. Codziennie przynajmniej dwa kościoły we Francji są w jakiś sposób dewastowane, profanowane lub podpalane. Podpaleń kościołów, może inaczej, pożarów kościołów we Francji jest wysyp w ostatnim, w tym roku i w poprzednim, w 2018. Oczywiście lewacki rząd europejski i francuski z Macronem na czele, panem prezydentem, prezydentem Macronem, on nie jest panem, tłumaczą, że są to pożary, a nie mówią o podpaleniach. No bo nigdy nie udało się ustalić sprawców, a tym bardziej udowodnić czegokolwiek, no bo się nie da udowodnić, jeżeli jest to wszystko, przepraszam za ten telefon, bo nie da się dotrzeć do tych informacji, kto tak naprawdę stoi za tymi pożarami. Media mogą powiedzieć wszystko, władze też mogą powiedzieć wszystko, a jak policja powie, że było tak, a nie inaczej, to wszyscy w to wierzą. Telefony się rozwaniają u mnie, dlatego że moi inni znajomi youtuberzy właśnie pewnie dzwonią do mnie z informacją o pożarze katedry w Notre Dame, bo jest to dosyć świeża informacja. Muzyka w tle dramatyczna, ale myślę, że pasująca do chwili. A mianowicie, moi drodzy, to jest ścieżka dźwiękowa z trylogii Trzy Kolory i muzyka Zbigniewa Preissnera. Reżyserem tego filmu był Kieślowski. Nie wiem, pamiętam na imię Kieślowski. No dobra, nie karajcie mnie za to, że nie wiem, ale autorem muzyki na pewno jest Zbigniew Preissner, bardzo znany polski kompozytor muzyki klasycznej, ale współczesnej. I jak gdyby tyle w temacie. Powiedziałem, będzie to krótki vlog, bo tu na razie nie ma o czym mówić. Poza tym, że ja już w przeciągu ostatnich kilku kwadransów usłyszałem plotki, że
Muzułmanie w dzielnicach muzułmańskich w Paryżu świętują to, że płonie katedra. To są niepotwierdzone informacje, absolutnie nie będę powtarzał, że tak jest. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, jaki procent Francuzów, w sensie jaki procent obywateli Francji stanowią w tej chwili muzułmanie, jestem w stanie powiedzieć, że to jest symboliczny upadek Francji chrześcijańskiej. Że Francja faktycznie, z tego co się tak nabijamy, że Francja jest kalifatem, jest. I niedługo już będzie takim na 100% kalifatem. No, to nie, także nie mam dobrych wieści dla tych z was, którzy jeszcze ciągle naiwnie próbowali wierzyć, że ten cały kryzys uchodźców, ten problem najazdu tych imigrantów, tych hord tak naprawdę przestał być problemem, bo nie przestał. Tak na sam koniec tylko powiem, że dokładnie dziś też rano przeczytałem informację, że w Niemczech jest podwyższony w tej chwili rząd i służby specjalne bardzo podwyższyły alert zagrożenia atakami terrorystycznymi z uwagi na to, że zanotowano, że w przeciągu kilku ostatnich miesięcy zaczęli wracać bojownicy państwa islamskiego z obywatelstwem niemieckim do Niemiec z powrotem. Zaczynają wracać z terenów Syrii i północnego Iraku. I w tej chwili na terenie Niemiec przebywa około 2000 osób, którzy są uważani i są wciągnięci w ewidencję policyjną niemiecką i uważani za groźnych terrorystów. 2000 z nich przebywa na terenie Niemiec, jako obywatele niemieccy. Ładna armia, nie? Wiem. No nic, moi drodzy, poczekajmy na to, jak się dalej sytuacja rozwinie, chociaż tu nie ma na co czekać, poza tym, żeby czekać, czy może ugaszą ten pożar. Do zobaczenia, moi drodzy.